Thank you.
Dzień dobry. W imieniu dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie, pani Marty Konopka, mam zaszczyt powitać państwa na jubileuszu dziesięciolecia Uniwersytetu III wieku w Zambrowie. Studencka pieśń hymniczna Gaudeamus Igitur swoim podniosłym tonem i państwa słowiczy śpiew wypełniły tradycję inauguracji uroczystości akademickich, a tuż po jej wykonaniu obejrzeli państwo krótki reportaż podsumowujący 10 lat działalności Uniwersytetu III wieku. Były to tylko najważniejsze slajdy z życia studenckiego oraz krótkie wypowiedzi studentów Uniwersytetu. O oficjalne otwarcie gali jubileuszu dziesięciolecia Uniwersytetu III wieku w Zambrowie proszę dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury, panią Martę Konopka. Dzień dobry państwu. Szanowni państwo, drodzy studenci, życie jest jak jesień. Coś w nim z blasków lata, z uśmiechów słońca przez mgły i szarugi, ze złotawych błysków wśród szarego świata, z kwiatów, co nigdy nie kwitną raz drugi. Tym cytatem Mariana Gawalewicza witam państwa na jubileuszu dziesięciolecia Uniwersytetu III wieku, który działa w Miejskim Ośrodku Kultury w Zambrowie. Wspólnie możemy celebrować święto studentów Uniwersytetu III wieku. Witam gości. Przewodniczącego Rady Miasta Zambrów Jacka Olszewskiego. Burmistrza miasta Zambrów Kazimierza Dąbrowskiego. Sekretarz miasta Zambrów Jolantę Gronostajską. Pełnomocnika rektora Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży doktora Emiliana Kudybę. Przewodniczącego Społecznej Rady Programowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie Bogdana Paca. Prezesa Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Zambrowie Mieczysława Kaczyńskiego. Prezes Stowarzyszenia Szansa w Zambrowie Teresę Szumowską.
przewodniczącą zarządu Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Zambrowie Alicję Muraczewską. Prezesa Stowarzyszenia Przyjaciół Osób Starszych i Niepełnosprawnych Karola Kosakowskiego. Przewodniczącą sekcji Związku Nauczycielstwa Polskiego w Zambrowie Zofię Leśniewską. Kierownik Klubu Seniora w Zambrowie Marlenę Kowalczyk. Witam instruktorów zajęć tematycznych, pracowników Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie i media. Zacytuję słowa Lorena de Stefano, opisujące eksplozję piękna jesieni życia. Jesień zawsze była moją ulubioną porą roku. Czas, w którym wszystko eksploduje swoim najnowszym pięknem. Tak jakby przyroda oszczędzała cały rok na wielki finał. Uniwersytet III wieku w Zambrowie został powołany z myślą o tych, którzy przeżywają złotą jesień swojego życia. To nie tylko miejsce doskonalenia umiejętności, zainteresowań, pasji i poznawania tego, co nowe. To przede wszystkim miejsce nawiązywania nowych kontaktów towarzyskich, zawierania przyjaźni, wyrażających się we wzajemnym wsparciu i motywacji, by w pełnym szczęściu móc uczestniczyć w życiu społecznym. 10 lat temu, dokładnie 26 marca 2012 roku w Zambrowskim Centrum Kultury odbyła się pierwsza uroczysta inauguracja roku akademickiego Uniwersytetu III wieku. Od samego początku przyświecało nam silne poczucie wiary w powodzenie misji, jaką jest inicjatywa Uniwersytetu III wieku w Zambrowie. Po 10 latach możemy stwierdzić, że nie wyobrażamy sobie naszej instytucji bez Uniwersytetu III wieku w Zambrowie. W marcu 2012 roku została powołana Rada Programowa Uniwersytetu III wieku, na której czele stanął burmistrz miasta Zambrowa Kazimierz Dąbrowski. Natomiast obecny zarząd Uniwersytetu tworzą Barbara Laszuk, przewodnicząca zarządu Uniwersytetu III wieku, Gabriela Kaczyńska, zastępca przewodniczącej zarządu Uniwersytetu III wieku, Alicja Zielińska, sekretarz, Celina Kalinowska, skarbnik oraz członkowie zarządu Anna Bura, Elżbieta Jakubowska, Teresa Ogórkowska i Anna Surawska. Tak, wielkie brawa. Szanowni Państwo, ci, którzy czynią Uniwersytet III wieku tak prestiżową formacją, to Wy, drodzy studenci. W roku 2012 cieszyliśmy się z początkowej liczby 58 słuchaczy, by już po 5 latach móc pochwalić się 103 zapisanymi studentami. Dzisiaj, podczas jubileuszu 10-lecia funkcjonowania Uniwersytetu, możemy poszczycić się pokaźną liczbą aż 146 słuchaczy Uniwersytetu III wieku. Taki stan osobowy świadczy o sukcesie kolejnych 5 lat oraz docenianiu naszych starań w optymalizacji dostosowania oferty akademickiej do potrzeb słuchaczy. Pragnę podziękować Państwu za docenianie naszych inicjatyw, projektów, jakie starannie przygotowujemy i ulepszamy każdego roku. W ciągu ostatnich 10 lat studenci Uniwersytetu III wieku korzystali z wachlarza propozycji,
który starannie dostosowaliśmy do indywidualnych potrzeb. Spotykamy się 5 dni w tygodniu na zajęciach i warsztatach tematycznych, takich jak chór uniwersytecki, terenik pamięci, zajęcia komputerowe, dyskusyjny klub filmowy, kino konesera, salon literacki, zajęcia z rysunku i malarstwa, zajęcia z języka angielskiego, aerobik, zajęcia na basenie, taniec towarzyski. Brycz. Studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku biorą także udział w wykładach o szerokiej tematyce. Dotyczą one zagadnień z dziedziny zdrowia, historii, kultury, prawa, socjologii, mowy, zdrowego stylu życia. Interesującą formą uczestnictwa studentów są spotkania integracyjne oraz cykl wycieczek krajoznawczych oraz uczestnictwo w Akademii Nowoczesnej Kobiety. Szanowni Państwo, Uniwersytet Trzeciego Wieku to wizytówka naszego miasta Zambrów. Dzisiaj z dumą patrzę, jak rozwija się i przynosi radość studentom. Przypomnę słowa świętego Jana Pawła II. Późny wiek stanowi ukoronowanie życia. To czas żniwa. Podobnie jak w finale Wielkiej Symfonii, wszystkie tematy życia łączą się w pełną mocy harmonię. Cieszę się, że tak liczna grupa studentów reprezentuje naszą placówkę. Jestem dumna, że seniorzy z naszego miasta i okolic z ogromnym zapałem realizują swoje pasje, dbają o ustawiczny rozwój edukacyjny i osobisty, pokazując tym samym, że życie na emeryturze może być wypełnione i szczęśliwe. Liczę na Państwa, a także na kolejnych nowych i zadowolonych studentów. Szanowni Państwo, drodzy studenci, jubileusz Uniwersytetu Trzeciego Wieku to również czas refleksji, podsumowań i podziękowań. Czas tak ważny dla Was, studenci. To już 10 lat, które minęło jak jeden dzień. To doskonały moment, aby podziękować wszystkim tym, bez pomocy których nie moglibyśmy mówić o sukcesie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Zambrowie. Dziękuję burmistrzowi miasta Zambrów Kazimierzowi Dąbrowskiemu. Dziękuję zarządowi Uniwersytetu Trzeciego Wieku z przewodniczącą zarządu na czele Barbarą Laszuk. Dziękuję wszystkim instruktorom, pracownikom Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie oraz Wam, drodzy studenci. Kończąc, życzę całej społeczności uniwersyteckiej wspaniałego rozkwitu oraz wielu ciekawych inicjatyw i następnych jubileuszy. Dziękując Wam, drodzy studenci, chciałabym poprosić wzorową studentkę, przewodniczącą zarządu Uniwersytetu Trzeciego Wieku, panią Barbarę Laszuk. Dla Pani, na Pani ręce składam gratulacje i bukiet kwiatów. To dla Was, drodzy studenci. Przygotowałam specjalny list gratulacyjny. Czy Państwo chcecie wysłuchać jego? Dziękuję bardzo. Pani Barbara Laszuk, przewodnicząca zarządu Uniwersytetu Trzeciego Wieku, działającego przy Miejskim Ośrodku Kultury w Zambrowie. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Zambrowie jest doskonałą formą rozwoju osobistego, pogłębiania wiedzy, otwierania się na nowe pasje oraz przyjaźnie. Jest miejscem do radosnego, aktywnego i pełnego wykorzystania złotej jesieni życia, jak również realizacji wielu przedsięwzięć. Składam na Pani ręce serdeczne podziękowania za owocną współpracę, zaangażowanie w rozwój i troskę o dobro wspólne tejże przestrzeni, jaką jest Uniwersytet.
z okazji jubileuszu, dziesięciolecia działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku życzę Pani dużo zdrowia, spełnienia najskrytszych marzeń oraz powodzenia w życiu osobistym. Z wyrazami szacunku, Pani Basiu, wszystkiego dobrego. Gratulacje. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo w imieniu wszystkich studentów. Pozdrawiam gorąco. Te kwiaty, kochani, są dla Was. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Zapraszam Panią Kasię Kuleszę, która poprowadzi dalszą część uroczystości. A ja dziękuję Pani Dyrektor jej za zapowiedź i za to piękne przemówienie. A o zabranie głosu proszę Burmistrza Miasta Zambrów, Pana Kazimierza Dąbrowskiego oraz Przewodniczącego Rady Miasta Zambrów, Pana Jacka Olszewskiego. Czym rozpoczniemy, to poproszę Panią Przewodniczącą na scenę, żebyśmy wiedzieli, do kogo mu również mówimy. Niestety rola pani taka jest, że nie tylko się pracuje, ale trzeba też czasami postać. Jestem radosna, pogodna. Szanowna pani przewodnicząca, szanowni słuchacze, studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku, szanowni zaproszeni gości na dzisiejszy jubileusz. Muszę powiedzieć, że 2010 rok, 11, otrzymywałem postulaty od mieszkańców Zambrowa, wnioski, telefony, żeby utworzyć w naszym mieście Uniwersytet Trzeciego Wieku. Taka możliwość dopiero było stworzenie tego Centrum Kultury, w którym się mieścimy, ponieważ żeby Uniwersytet mógł funkcjonować, musi być odpowiednia baza. Jak pamiętacie Państwo, na ulicy Grunwaldzkiej, gdzie mieścił się taki prowizoryczny Miejski Ośrodek Kultury, było tylko 3 pomieszczenia i ciągły tłok. Ale dzięki powstaniu tego ośrodka, Centrum Kultury, mogliśmy powołać do życia w naszym mieście właśnie Uniwersytet Trzeciego Wieku. I ten fakt stał się rzeczywistością. I dzisiaj mamy piękny jubileusz dziesięciolecia naszego Miejskiego Uniwersytetu. Dokonania Państwa były pokazane na tym filmie, były znaczące. Bardzo dużo tych dokonań, bardzo dużo pomysłów, dużo realizacji i chciałem tu w imieniu własnym i władz samorządowych miasta, za chwilę Pan Przewodniczący również będzie miał okazję, podziękować Pani Przewodnicząca i Zarządowi za to, że Państwo stworzyli możliwości, warunki i pomysły do realizacji tych wszystkich przedsięwzięć, które były pokazane nie tylko. Ponieważ od tego, jaki się ma pomysł, jak się go realizuje, od tego się ma słuchaczy, studentów. A po ilości tych studentów widać, że te pomysły zarządu i Pani Przewodniczącej trafiały Wam do przekonania. Tu żeście rozwijali swoje pasje, zainteresowania, swoje pomysły, swoje przyjaźnie. I za to wszystko chciałem serdecznie podziękować i życzyć na kolejne jubileusze również wszystkiego najlepszego dla zarządu, dla słuchaczy, studentów, żeby kolejne lata były pomyślne, żebyście mogli tu spędzać czas przyjemnie i się realizować. Wszystkiego najlepszego na kolejne lata, a na pamiątkę dla studentów, ale dla Pani Przewodniczącej taki graweton pamiątkowy. Proszę przyjąć wszystkiego najlepszego. Jeszcze będę miał okazję jeszcze zabrać głos w innej kwestii, ale to jest... Jedna i tak przedstawiający. Dziękuję bardzo.
Dzień dobry. Do tych wszystkich słów, które słyszeliśmy, do tego wszystkiego, co tutaj widzieliśmy, proszę Państwa, ja bym chciał ze swojej strony powiedzieć może do tych też tutaj cytatów, które widzieliśmy, chciałbym dodać, że z miłą chęcią spotykam swoją koleżankę, panią Alicję, która bardzo często mi na przykład opowiada o swoich wrażeniach. Lubię też słuchać panią Wiesię Arendt, panią radną naszą miejską, która opowiada mi o swoich wyjazdach, o tych wszystkich rzeczach, które dzieją się u państwa tutaj w tym roku akademickim. I cóż, do tych wszystkich pięknych słów w imieniu własnym, jak i też wszystkich radnych samorządowców miasta Zamrów, chciałbym Państwu życzyć dalszych sukcesów, wielu sukcesów i kolejnych lat, kolejnych jubileuszy. Chciałbym Państwu życzyć, a tak nawiasem rzecz biorąc, to myślę, że najbardziej należałoby zazdrościć dla panów studentów, bo stanowicie taką znaczącą mniejszość. Myślę, że jesteście dopieszczani przez pozostałe panie. Wszystkiego dobrego dla wszystkich studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Złożę te kwiaty dla pani przewodniczącej. Serdecznie gratuluję jubileuszu. Dziękuję panu burmistrzowi i panu przewodniczącemu. Proszę o zabranie głosu przewodniczącą Zarządu Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Zambrowie, panią Barbarę Laszuk. Dobrze, dziękuję. Szanowni Państwo, koleżanki i koledzy, uczcijmy chwilą ciszy pamięć tych, których nie ma już wśród nas, którzy w ostatnim okresie odeszli do wieczności. Są to świętej pamięci Danuta Gigol, świętej pamięci Janina Skała, świętej pamięci Maria Gosk, świętej pamięci Bogdan Binkowski i świętej pamięci Władysław Janc. Proszę Państwa o powstanie. Dziękuję bardzo. Za nami 10 lat. Czas upływa bardzo szybko. Wiele zmian możemy zaobserwować wokół nas. Zmieniliśmy się również my. Ale to, że przybyło kilka zmarszczek, czy pojawiło się więcej siwych włosów, czy może wzrok już jest nie taki, nie ma najmniejszego znaczenia. Najważniejsze jest to, że nie zmieniamy się mentalnie, że jesteśmy ciągle chętni do działania, ciągle podejmujemy nowe wyzwania i z ambicją podchodzimy do zadań, które są przed nami na Uniwersytecie. I za to, drogie koleżanki i koledzy, bardzo Wam dziękuję. To dzięki naszemu zaangażowaniu Uniwersytet kwitnie, a mury naszej uczelni tętnią życiem. Przed nami kolejne dni, kolejne miesiące, kolejne lata. Życzę, aby były szczęśliwe. Przekażę Państwu pewne przesłanie, które w moim odczuciu bardzo pasuje do nas seniorów. Otóż tajemniczy proces starzenia się nie oznacza schodzenia w ciemną dolinę. Należy go raczej przyrównać do wspinania się na najwyższy szczyt. Droga na ten szczyt jest trudna, męcząca, dlatego przed wejściem należy zostawić każdy zbędny bagaż. Jednakże szczyt wiele obiecuje. Nową perspektywę, piękne widoki, inne spojrzenie na to, co zostawiło się na dole oraz spojrzenie z dystansem na przebytą drogę. Szczyt zapewnia również głęboki oddech, świeży powiew wiatru, a przede wszystkim wolność. Wolność od tego wszystkiego, co obciąża.
być może zmieni również nasze nastawienie do codzienności. I takiego podejścia, drodzy Państwo, do życia, pełnego optymizmu, podejścia bardzo radosnego życzę nam wszystkim. Koleżanki i koledzy, w Waszym imieniu, w imieniu zarządu, bardzo dziękuję Pani Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury, Panu Burmistrzowi naszego miasta za te 10 lat współpracy, za pomoc, za troskę o nas. Nazywamy Państwa rodzicami chrzestnymi Uniwersytetu. I pragnę powiedzieć, że Uniwersytet, może tak trochę nieskromnie to powiem, ale jest bardzo udanym dzieckiem i bardzo Państwu życzę kolejnych tak udanych dzieci. Co prawda dziecko jak dziecko, trochę krnąbrne, trochę niezadowolone czasem, czasem trochę złośliwe, ale bardzo inteligentne i zawsze dążące do kompromisu. Bardzo dziękuję wszystkim pracownikom Miejskiego Ośrodka Kultury. Dziękuję za Waszą wyrozumiałość, za Waszą empatię. I tu szczególnie pragnę podziękować Pani Marii pracującej w sekretariacie, która prowadziła całą obsługę administracyjną naszego Uniwersytetu. Maria to taki dobry duszek Uniwersytetu, zasypywana ciągłymi prośbami, zwłaszcza ze strony Pani Prezes, zawsze z optymizmem podchodziła i mówiła dziękuję, proszę, proszę, dziękuję. I za to wszystko, Mario, dzisiaj ja w imieniu studentów bardzo, bardzo serdecznie Ci dziękuję. Bardzo dziękuję wszystkim instruktorom prowadzącym zajęcia na naszym Uniwersytecie. To dzięki Państwu. Nasze zajęcia były bardzo ciekawe, pozwalały na rozwijanie naszych zainteresowań i naszych pasji. Tutaj, proszę Państwa, pragnę bardzo serdecznie podziękować nieobecnej dzisiaj wśród nas magister Joli Chrostowskiej-Sufa, która nie pracuje już w Miejskiej Bibliotece Publicznej, ale powiem tak, Jolu, zostawiłaś bardzo miłe wspomnienie wśród studentów, a dodatkowo zostawiłaś piękny salonik literacki. Zaszczepiłaś w nas miłość do poezji, do literatury. I powiem Państwu, że pomimo braku w pewnym okresie instruktora, koleżanki świetnie sobie radziły. Przepiękne były to spotkania i gratuluję Joli, a jednocześnie gratuluję Wam, drogie koleżanki. Dzisiaj mogę powiedzieć, że salonik literacki jest taką dumą Uniwersytetu. Dziękuję bardzo wszystkim przyjaciołom, wszystkim sponsorom Uniwersytetu. Dziękuję Państwu za to, że jesteście. Dziękuję za przyjaźnie wyciągniętą dłoń w naszą stronę. Jeśli kogoś pominęłam w tych podziękowaniach, to dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że nasz Uniwersytet funkcjonuje. Kończąc, pragnę zwrócić się, korzystając tutaj z obecności lokalnych mediów, do wszystkich seniorów w naszym mieście. Drodzy seniorzy, jeżeli nie macie pomysłu, co zrobić ze swoim wolnym czasem, to zachęcam i zapraszam. Zapisujcie się na Uniwersytet Trzeciego Wieku. Wstępujcie do nas. Dlaczego? Powiem krótko. Bo nie ma to jak studiować w Zambrowie. Tu płynie nam czas raz lepiej, raz gorzej, lecz fajnie jest. Dziękuję bardzo. Dziękuję Pani Przewodniczącej. O odczytanie listu w imieniu rektora Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży proszę pełnomocnika rektora, doktora Emiliana Kudybę. Dzień dobry Państwu. Szanowni Państwo, organizatorzy tej pięknej
dzisiejszej uroczystości jubileuszowej. Chciałem nade wszystko podziękować za zaproszenie. Czuję się zaszczycony i radość mnie ogarnia z tego powodu, że mogę być tutaj dzisiaj z wami i dzielić te piękne chwile. Jestem tutaj po raz pierwszy, ale nie czuję się obco, albowiem część z państwa spotykałem w Łomży, w Filharmonii Kameralnej, na koncertach i dlatego czuję się dobrze z wami tutaj w tym podniosłym momencie. Jego magnificencja, rektor Wyższej Szkoły Agrobiznesu, pan profesor Roman Engler, poprosił mnie o odczytanie tego listu i teraz w kilku zdaniach postaram się je zinterpretować. Z okazji jubileuszu dziesięciolecia działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku, działającego przy Miejskim Ośrodku Kultury w Zambrowie, składam serdeczne gratulacje oraz wyrazy uznania za dotychczasową działalność oraz wkład w aktywizację seniorów. Życzę, aby Uniwersytet Trzeciego Wieku był miejscem spotkań ludzi twórczych i stale się inspirujących, a grono słuchaczy nieustannie się powiększało. Życzę sukcesów oraz odwagi w wyznaczaniu nowych życiowych celów, realizowaniu śmiałych i ambitnych planów oraz wytrwałości w ich osiąganiu. Rektor Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży. Dziękuję panu doktorowi. Szanowni Państwo, drodzy goście, to czas, kiedy na krótszą bądź dłuższą chwilę oddaję mikrofon wszystkim tym Państwu, którzy chcieliby zabrać głos. Serdecznie zapraszam. To ja chętnie zabiorę. Szanowni Państwo, przewodnicząca zarządu Uniwersytetu Trzeciego Wieku, pani Barbara Laszuk i zarząd, któremu przewodzi, to osoby, które nie tylko lubią być zasłużenie chwalone, ale przede wszystkim wiedzą, kogo należy pochwalić, docenić i okazać wdzięczność. Za efektywną pracę na rzecz Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Zambrowie, za pomoc i wsparcie, a także za ogrom ciepła, takiego typowego w najwyższym wymiarze człowieczeństwa, nasze cudowne studentki chciałyby podziękować poprzez uhonorowanie pamiątkowym kompletem wypoczynkowym oraz zastawą stołową, żartowałam, pamiątkowymi upominkami jubileuszowymi, filiżankami, następujące osoby. Burmistrza miasta Zambrów, pana Kazimierza Dąbrowskiego, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie, panią Martę Konopka i panią Marię Chomentowską. Wymienione osoby zapraszam na scenę, a o wręczenie pamiątkowych filiżanek proszę zastępcę przewodniczącej zarządu Uniwersytetu Trzeciego Wieku, panią Gabrielę Kaczyńską, sekretarz zarządu, panią Alicję Zielińską i członkini zarządu, panią Teresę Ogórkowską.
Proszę pana burmistrza i panią dyrektor o pozostanie na scenie. Z okazji jubileuszu dziesięciolecia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Zambrowie zostały przygotowane okolicznościowe certyfikaty potwierdzające przynależność studenta do Uniwersytetu Trzeciego Wieku Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie. Za chwilę zostaną odczytane nazwiska zdolnych studentów, a o wręczenie certyfikatów i pamiątkowych jubileuszowych filiżanek proszę burmistrza miasta Zambrów, pana Kazimierza Dąbrowskiego oraz dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie, panią Martę Konopka. Pozwolą państwo, żeby nie było zbyt dużego tłoku, że będę partiami wyczytywać nazwiska i tak też zapraszam państwa. Oto nasi zdolni studenci. Pani Barbara Laszuk. Pani, to może mam taką prośbę, żeby te brawa były właśnie po tych partiach. Ja po 10 osób wyczytam i wtedy. Pani Gabriela Kaczyńska, pani Alicja Zielińska, pani Celina Kalinowska, pani Anna Surawska, pani Anna Bura, pani Elżbieta Jakubowska, pani Teresa Ogórkowska oraz pani Bożena Paradowska i pani Halina Leszczyńska. Serdecznie zapraszam. Wielkie brawa. Kolejne osoby to pani Wiesława Bańkowska, pani Alicja Nowowiejska, pani Halina Michalska, pani Irena Gosiewska, pani Barbara Jarząbek, pani Helena Tyszka, pani Bożenna Adamkiewicz, pani Teresa Brzostowska, pani Janina Chrostowska i pani Stanisława Gosk. Zapraszam. A ja proszę kolejne osoby. Pani Teresa Borowska, pani Barbara Faszczalipska, pani Elżbieta Gruszkowska, pani Barbara Grabowska, pani Halina Gawrychowska, pani Maria Orłowska, pani Helena Iwanowska, pani Henryka Kosewska, pani Stefania Rybak oraz pani Halina Trzaska. Kolejne osoby, które w międzyczasie już bardzo proszę, to pan Mieczysław Jaworowski, pani Małgorzata Izbicka, pani Regina Wiśniewska, pani Barbara Szafrańska, pani Danuta Dowgwiło, pan Krzysztof Dowgwiło, pan Henryk Rytelewski, pani Filomena Poduch, pani Halina Puławska oraz pani Krystyna Mystkowska. Może nie powinnam państwa rozdzielać. Przepraszam, tutaj pana Daniela Mystkowskiego od razu poproszę.
kolejne osoby to pani Danuta Martula, pani Halina Krajewska, pani Krystyna Rzodkiewicz, pani Irena Osikowicz, pani Alicja Kaczyńska, pani Wiesława Arendt, pani Alicja Ferks, pani Teresa Tyszka i pani Elżbieta Sulkowska. Zapraszam. Kolejnymi osobami są pani Elżbieta Michalczuk, pani Renata Gosk, pani Barbara Klimaszewska, pani Krystyna Zaręba, pani Danuta Godlewska, pani Zdzisława Wróblewska, pani Wanda Gosiewska, pani Barbara Nowowiejska, pani Anna Wiśniewska i pani Anna Pisińska. Zapraszam. Kolejni studenci to pani Janina Jańczyk, pani Zyta Bryzacz, pani Elżbieta Netter, pani Teresa Dębowska, pani Lucyna Ościłowska, pani Zefiryna Michalska, pani Zuzanna Burak, pani Alina Przeździecka, pani Halina Chmielewska, pani Zofia Kapuśniak oraz pani Celina Tymińska. Zapraszam. Proszę wszystkich Państwa o pozostanie do pamiątkowego zdjęcia. Skoro są już Państwo wszyscy w komplecie, proszę o pozostanie, ponieważ to nie koniec niespodzianek. Jak mówi znane powiedzenie, że jak nie wiadomo o co chodzi, to na pewno chodzi o ten piękny gest w postaci specjalnego prezentu, bonu o wysokiej wartości w stronę studentów uczynił burmistrz miasta Zambrów, pan Kazimierz Dąbrowski, podobnie jak również dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie, pani Marta Konopka.
Zgromadzone środki pomogą studentom w realizacji podróży tych małych i dużych podczas przyszłych wycieczek. A teraz poprosimy drogich studentów bliżej i będzie jeden pamiątkowy zdjęcie. Zapraszamy. Nie, no dobrze. Szanowni Państwo, Brać Studencka jest doskonale zorientowana w bieżących sprawach organizacyjnych Uniwersytetu, ale pozwolą Państwo, że poinformuję wszystkich spoza struktur uczelnianych o bardzo interesującym pomyśle Pani Dyrektor Marty Konopka, by wśród tak wielu propozycji konkursów, jakie pojawiają się w kalendarzu imprez kulturalnych, pojawiła się również oferta adresowana do seniorów. Tak właśnie powstał autorski projekt Pani Dyrektor, konkurs literacki Kartka z pamiętnika. Zanim poznamy laureatkę tegoż konkursu, pozwolą Państwo, że odczytam treść zwycięskiej pracy. Baba Majster. Do budynku obok wprowadza się rodzina z dwójką małych dzieci. Roześmiane, szczęśliwe, pomagały wnosić paczki i reklamówki. Przed blokiem na ławce siedziały starsze, niepracujące osoby, które próbowały uzyskać informacje od wprowadzających się osób. Te panie na osiedlu, potocznie zwane Radą Blokową do spraw wywiadu i informacji, na siłę próbowały się dowiedzieć czegoś ciekawego o nowo wprowadzających się. Kobieta nie była chętna do rozmowy i kwitowała pytaniami lakonicznymi odpowiedziami. I nieważne było, co sąsiadki usłyszą, i tak wiadomości powielą już według własnego zdania. I nieważne będzie, czy to prawda, ważne będzie, że one coś wiedzą. I wtedy przypomniałam swoją przeprowadzkę do Zambrowa. Moim miejscem na ziemi był Białystok. Tam się urodziłam, wychowałam tam, rozpoczęłam pierwszą pracę. Wyszłam za mąż i urodziłam dzieci. I tak już miało być. Ale życie napisało inny scenariusz. Mężowi zaproponowano pracę w Zambrowie. Kartą przetargową było własne mieszkanie, na które w Białymstoku nie mieliśmy szans przez najbliższe 5 lat. Zachwycona nie byłam.
ale postanowiliśmy przyjąć propozycję na 3 lata. Pierwsze spotkanie z Zambrowem nie zachwyciło mnie. Niewiele bloków w centrum, dookoła drewniane domy, niezabudowane place. I tylko widok z okien mieszkania był piękny. Skwerek pełen drzew, fontanna i lwy strzegące tego miasta. To było zderzenie różnych światów. Tam byłam osobą anonimową, nikt oprócz bliskich i sąsiadów nic o nas nie wiedział. Natomiast tu w Zambrowie sąsiadki siedzące od rana do nocy, ciekawskie i wścibskie, komentowały, opowiadały i wymyślały historie nie zawsze prawdziwe, ale ważne, że mogły coś powiedzieć. Zgodnie z zawodem rozpoczęłam pracę w przedsiębiorstwie budowlanym jako majster budowy. Miasto rozpoczęło adaptację budynków koszarowych na mieszkania lokatorskie. To było moje pierwsze spotkanie z koszarami. Brygada budowlana niezbyt chętnie przyjęła nadzór baby majstra, ale bardzo wiele dowiedziałam się o Zambrowie. Usłyszałam historię powstania zakładów bawełnianych i historię koszar od czasów carskich. Wiele opowieści było śmiesznych, nie wiem nawet czy prawdziwych, ale kojarzonych z miastem kobiet, jak nazywano wtedy Zambrów. To były lata boomu budowlanego dla powiatów. Budowano osiedla, szpital, zmieniły się ulice, parki, skwerki. Wiele instytucji na własną rękę rozpoczęło budowę obiektów. I tak zostałam kierowniczką budowy pawilonów handlowych i restauracji. Jubilatka na koszarach dla PSS z Połem. Były to lata 70. minionego wieku. Powstało województwo łomżyńskie i zaświtała szansa powrotu do Białegostoku. Ale ja już coraz bardziej myślałam o wyjeździe. Tu widziałam już efekty pracy, nawiązałam nowe przyjaźnie, dzieci rozpoczęły naukę w szkole. Ale jak zwykle zbieg okoliczności zdecydował o pozostaniu w Zambrowie. Otrzymałam ofertę budowy nowego biurowca dla gospodarki komunalnej i mieszkaniowej przy ulicy Polowej. Weszło nowe prawo budowlane i osoba prowadząca musiała posiadać uprawnienia budowlane. Ja takie posiadałam i stąd oferta pracy. Umowę o pracę podpisałam 1 kwietnia na Prima Aprilis. Pamiętam słowa dyrektora, że ta data nie wróży długiego pobytu w Zambrowie, ale jak zwykle wyszło inaczej. W przedsiębiorstwie tym przepracowałam 25 lat. Przestałam tęsknić za wielkomiejskim gwarem, blaskiem neonów i spotkań w kawiarniach. Wrosłam w środowisko zambrowskie. Zaczęłam doceniać spokój i trochę senną atmosferę miasta. Z planowanych 3 lat wyszło 58. Tak wiele w mieście się zmieniło. Na moich oczach z małego miasteczka powstało miasto z miejskim domem kultury, basenem, pięknym zalewem i miejscami do spacerów. Ludzie wyjeżdżający za granicę wracali z innym spojrzeniem na świat. Napływowi mieszkańcy wnosili inne obyczaje i zwyczaje. Jedno, co się w Zambrowie nie zmieniło, to siedzące przed blokiem niepracujące panie, które tak jak dawniej są bardzo ciekawe życia innych ludzi, kochające zbierać informacje o wszystkim i wszystkich, ale zawsze zgodne z prawdą, nie zawsze. Ale to, co kiedyś mnie irytowało i wkurzało, teraz śmieszy, bo to pozostałości po dawnym Zambrowie, jego małomiasteczkowym folklorze. Zambrów jest teraz moim miejscem na ziemi. Tu mam rodzinę i groby swoich bliskich. I sądzę, że już tak zostanie. Spisano 1 kwietnia, Prima Aprilis 2022 roku. Studentka, która tak elegancko wyrwała jedną z kartek pamiętnika i pozwoliła nam poznać jej treść, w subtelny sposób zawarła w swojej pracy zasłużoną pochwałę dla pana burmistrza, pana Kazimierza Dąbrowskiego, pisząc o wielkich zmianach w naszym mieście, o pięknym zalewie i miejscach do spacerów. Wiemy, że są to tak naprawdę tylko przykłady, które możemy mnożyć bez końca, a które wyróżniają nasze miasto na tle innych. Ale autorka zauważyła też w swoim opisie Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie, w którym pod czujnym okiem
pani dyrektor, pani Marty Konopka, znalazło się szczególne miejsce dla was, studenci. Zapraszam na scenę pana burmistrza oraz panią dyrektor i proszę o wręczenie dyplomów oraz nagrody zdobywczyni pierwszego miejsca w konkursie literackim Kartka z pamiętnika. Naszą laureatką jest pani Anna Bura, którą również serdecznie zapraszam. Chciałam podziękować koleżankom z Salonu Literackiego, bo pewnie jakby nie one, to ja bym tego nie napisała. One mnie wprost zmusiły. No, nie wiem, czy to akurat opowiadanie było dobre, ale wpłynęło, tak prawdę powiedziawszy, z serca. Bo to jest całe moje życie tu w Zambrowie. Przyjechałam na 3 lata. Dzięki Bogu jest 58. I sądzę, że już tak zostanie. Gratulujemy.